Inowrocław w Spin Magazynie Miejskim. Witam Państwa, Artur Kisielewicz. Co dziś zobaczymy w programie? Termomodernizacja szkół. Uzdrowiska wznawiają działalność. Staże dla młodych. Niebawem w dwóch szkołach prowadzonych przez Starostwo Powiatowe rozpoczną się kompleksowe prace termomodernizacyjne. Jedną ze szkół jest inowrocławskie drugie ELO imienia Marii Konopnickiej. Inwestycje będą przeprowadzone dzięki unijnemu dofinansowaniu. No właśnie, niebawem dwie szkoły naszego powiatu doczekają się poważnej inwestycji związanej z termomodernizacją, tak? Tak, to kompleksowy projekt termomodernizacji dwóch budynków placówek oświatowych, a zatem drugiego Liceum Ogólnokształcącego imienia Marii Konopnickiej w Inowrocławiu oraz zespołu szkół imienia Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy. Oczywiście projekt, którego głównym celem jest zwiększenie efektywności energetycznej tych budynków, a docelowo poprawa izolacyjności termicznej ścian zewnętrznych, stropów, stolarki drzwiowej, stolarki okiennej, ale także, co ważne, zwiększenie efektywności zarówno centralnego ogrzewania, ale także instalacji ciepłej wody użytkowej. No, trzeba powiedzieć, że zakres prac bardzo szeroki. Kiedy by mogły ruszyć się pierwsze prace? Spektrum prac istotnie bardzo szerokie. Zgodnie z harmonogramem projektu, bo w tym momencie trwa procedura podpisywania umowy o dofinansowanie dzięki dotacji, którą uzyskaliśmy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Zgodnie z harmonogramem to dwa najbliższe lata, więc 2020-2021. I tak drugie liceum ogólnokształcące powinno być objęte projektem w drugim roku realizacji. W pierwszym roku będzie to zespół szkół imienia Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy. Spektrum, tak jak powiedziałam, bardzo szerokie tych prac. W przypadku drugiego LO jest to ocieplenie ścian zewnętrznych nowej części szkoły, łącznika, ocieplenie ścian zewnętrznych, ścian piwnic, ocieplenie stropu nad przejazdem, ale także i montaż pompy cyrkulacyjnej, a także automatyki, która umożliwi przede wszystkim programowanie całego czasu pracy cyrkulacji instalacji ciepłej wody użytkowej. W przypadku Kruszwicy natomiast to spektrum jeszcze jest większe, bo jest to zarówno ocieplenie ścian zewnętrznych szkoły, łącznika, sali gimnastycznej, wymiana stolarki okiennej, wymiana stolarki drzwiowej, to także wymiana oświetlenia, także montaż pompy cyrkulacyjnej i oczywiście wymiana instalacji centralnego ogrzewania. To takie inwestycje z pewnością wpłyną na poprawę warunków nauki w szkołach. Tak, jak najbardziej, tak jak powiedziałam na początku, celem tego projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej. Tak? To jest w tym momencie priorytet i tak naprawdę to zwiększenie będzie bardzo wysokie, gdyż w przypadku drugiego LO to będzie zwiększenie o ponad 48%, w przypadku Kruszwicy o ponad 65%. Natomiast w perspektywie długoterminowej ten projekt z pewnością przyczyni się do zmniejszenia wydatków właśnie na ogrzewanie, na ciepłą wodę użytkową, poprawi komfort pracy uczniów, nauczycieli, poprawi także estetykę budynków, ale to, o czym nie zapominajmy, co bardzo istotne, wpłynie także na poprawę środowiska, a zatem przyczyni się do poprawy stanu powietrza atmosferycznego, co jest naszym priorytetem oczywiście. Dofinansowanie bardzo duże. O jakich kwotach tutaj mówimy? Całkowita wartość projektu to ponad 3 miliony 183 tysiące złotych. Dofinansowanie wysokie, gdyż na poziomie 85%, a zatem ponad 2,5 miliona złotych. I wkład własny powiatu inowrocławskiego to ponad 616 tysięcy złotych. To jest drugi etap termomodernizacji. Wcześniej też placówki naszego powiatu doczekały się tej inwestycji. Tak, wcześniej prowadzone również były prace termomodernizacyjne, ale na mniejszą skalę. To jest projekt jednak kompleksowy, który wpisuje się w tą strategię też powiatu inowrocławskiego, kompleksowego wsparcia dla powiatu inowrocławskiego. Wcześniej w roku 2013 zakończony został projekt termomodernizacji w drugim LO, ale w części starej, w Centrum Kształcenia obecnym zawodowym i w obecnym mechanizmie.
Zgodnie z decyzją rządu sanatoria otwierają się dla kuracjuszy. Najpierw przyjmowani są pacjenci, którzy musieli w marcu przerwać turnus i pacjenci, którzy mieli rozpocząć leczenie uzdrowiskowe od 14 marca do 15 czerwca. Sprawdziliśmy, jak do otwarcia przygotowało się Solanki Uzdrowisko Inowrocław. Właśnie, uzdrowiska zaczęły przyjmować kuracjuszy. Dla Was to oczywiście poważne wyzwanie, bo trzeba było się przygotować, biorąc pod uwagę ten reżim sanitarny. Jak wyglądały te przygotowania? O czym musieliście pamiętać? Głównym celem jest to, że pacjent, który przyjeżdża na pobyt sanatoryjny, musi być przebadany testem COVID, który oczywiście musi być negatywny, żeby pacjent został przyjęty do ośrodka na pobyt leczniczy. Jak z reakcją kuracjuszy? Czy rzeczywiście 100% osób, które miały przyjechać, przyjeżdżają? Czy różnie to wygląda? Niektórzy się obawiają, rozmawiają z rodziną? Różnie. Większość pacjentów chce przyjechać jak najbardziej i skorzystać z rehabilitacji, natomiast część osób rezygnuje. Oczywiście uzdrowisko Solanki, uzdrowisko to duża placówka, wykonuje się tutaj mnóstwo zabiegów. Czy wszystkie obecnie zabiegi są wykonywane, czy nie? Na razie nie. Na ten czas obecny zabiegi wodne jeszcze są wstrzymane. Zobaczymy, jak to wyjdzie po zjeździe kuracjusza. A jeśli chodzi o ten reżim sanitarny, to właśnie jak funkcjonujecie, wykonując zabiegi? Każdy pacjent na terenie ośrodka jest zobowiązany do noszenia maseczki. Przed przystąpieniem do zabiegu ma dezynfekowane ręce. Jeżeli chodzi o fizykoterapię, każdy pacjent musi indywidualnie przynosić swoje podkłady. Dodatkowo fizjoterapeuci zabezpieczeni są w maski, przyłbice i rękawiczki ochronne. Macie też pewne obostrzenia związane z liczbą osób przybywających w danym pomieszczeniu? Tak, jest to liczba 5 osób. A jak wygląda przygotowanie, nie wiem, na przykład sali gimnastycznej? Dodatkowo są założone pleksy zabezpieczające między ugulami, tak żeby pacjent po prostu czuł się bezpiecznie. Uwaga, ciekawa propozycja dla młodych ludzi chcących nabyć nowych umiejętności zawodowych. Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosława Napierały ruszył z ciekawymi projektami. No właśnie, rozpoczyna się projekt dotyczący stażów. Co to za projekt? Tak, Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała rozpoczyna właśnie projekt, który już jest taką drugą edycją, nosi tytuł Czas na staż, druga edycja. To teraz ważna informacja, do kogo to jest skierowana propozycja? Oferta projektu jest skierowana do osób młodych. Młodych rozumiem tutaj osoby do 29 roku życia. W projekcie kierujemy ofertę głównie do osób, które są bierne zawodowo, ale też w projekcie mogą wziąć udział osoby, które pracują na umowach krótkoterminowych bądź jakichś niskopłatnych. Jednym słowem, ta praca ich nie satysfakcjonuje. Dlaczego warto wziąć udział w tym projekcie? W projekcie warto wziąć udział, bo daje możliwość tego chyba, co jest najbardziej potrzebne na rynku pracy, a więc zdobycia doświadczenia zawodowego. W tym projekcie kładziemy główny nacisk na to, aby osoby młode zdobyły doświadczenie zawodowe. Przypomnijmy, długo trwa ten projekt, tak w wymiarze, nie wiem, dniowym czy miesięcznym? Projekt rozpoczęliśmy kilka tygodni temu, natomiast trwać będzie kilka miesięcy. I na jakiej podstawie określacie to, że dana osoba kwalifikuje się na przykład do tego stażu albo do innego? W projekcie każdy z uczestników najpierw spotyka się w formie takich indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym. Ten doradca zawodowy wsłuchuje się w potrzeby, oczekiwania osoby młodej, ale też konfrontuje to z potrzebami lokalnego, regionalnego rynku pracy. To, jak pan powiedział, już jest druga edycja projektu. Okazuje się, że ta pierwsza była takim strzałem w dziesiątkę. Młodzi ludzie chcą takich stażów. Tak, dokładnie. Pierwsza edycja odniosła bardzo duży sukces, było bardzo duże zainteresowanie, to znaczy zainteresowanie było większe niż liczba miejsc. W związku z tym wspólnie z zespołem zdecydowaliśmy się na przygotowanie kolejnej edycji tego typu projektu. A jakie staże młodych ludzi najbardziej interesują? Jeśli chodzi o zakres, zawód, to one są różne, bo są to i osoby, które chcą gdzieś tam pracę administracyjno-biurowe, księgowe, kadrowe, ale także zdarzają się informatycy, osoby zamierzające pracować w budownictwie, kierowcy,
Także wachlarz jest bardzo szeroki. Na pewno warto skorzystać. No i trzeba podkreślić, że też szykujecie kolejne projekty. Tak, przygotowujemy kolejne projekty. Już za kilka dni, tygodni rozpoczniemy nowy projekt, także skierowany do osób młodych. Z tym, że w tym projekcie będzie możliwość nie tylko zdobycia doświadczenia zawodowego, ale także podniesienia wiedzy, kompetencji poprzez udział w szkoleniach zawodowych. Mhm. Tutaj trzeba sobie dużo czasu wolnego zarezerwować, żeby wziąć udział w tym projekcie? Nie, to samo dojście do tego szkolenia jest to kilkanaście dni, natomiast długość szkolenia to już zależna jest od tematyki, od danego zawodu. Jeśli chodzi o obszar, to tutaj kto może się zgłaszać do Was? Oferta skierowana jest do osób z całego województwa kujawsko-pomorskiego, jednakże no, zależy nam tutaj, gdzie jest nasza siedziba, czyli Inowrocław, okolice, żeby jak najwięcej osób mogło skorzystać z tej oferty. Aha. No i na koniec, gdzie szukać szczegółowych informacji? Informacje na temat jednego i drugiego projektu dostępne są na stronie internetowej doradztwobiznesowe.eu w zakładce poszczególnych projektów. To już wszystkie informacje w Inowrocławskim Magazynie Miejskim. Dziękuję za spotkanie. Do zobaczenia.